Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest StarCraft 2 Heart of the Swarm. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie znajdujemy się obecnie na stacji Skyger, gdzie podobno Dominium tworzy hybrydy. Oczywiście hybrydy Protossów i Zergów. Ostatnio udało nam się przeprowadzić udany atak na te laboratoria. No i chyba udało nam się dostać do wnętrza. Dobrze. W takim razie, na razie. O właśnie. I odezwał się do nas Stiłkow. Stiłkow, który jest zarażonym Terraninem. Stiłkowa mogliśmy spotkać w dodatku do pierwszej części StarCrafta. Jest to Ziemianin. Ziemska flota Terran przybyła do sektora Koprulu właśnie w dodatku Brood War. Dobrze, pogadajmy w takim razie ze Stiłkowem. Stacja Skyger. Tajne laboratorium zbrojeniowe Dominium. To serce programu hodowni hybryd Mengska. Opowiedz mi o hybrydzie. Ma połączone DNA Zergów i Protossów. Coś, co wydawało się niemożliwe. I te stworzenia słuchają rozkazów Mengska? Wydaje mu się, że będą. Ja nie byłbym tego taki pewny. Ciekawe. Dobrze. Ciekawe, co do powiedzenia ma Zagara. To miejsce znajduje się na odludziu, ale jest strzeżone, jakby to był sam Korhal. Terranie muszą cenić to, co znajduje się w środku. Ale technologia na taką skalę? To leży poza możliwościami Mengska. Może pomaga im ktoś potężniejszy. Jeśli istnieją odpowiedzi, to są w środku. Ciekawe. Dobrze, idzie jeszcze pogadajmy sobie z Daaką. To miejsce z kamienia i metalu. Dlaczego? Nie robi to na tobie wrażenia? Pierwotne zergi nie potrafiłyby czegoś takiego stworzyć. Nie potrzebuję muru. Wyewoluuję pancerz. Nie potrzebuję broni. Wyewoluuję szpony. Twórcy narzędzi mogą zbudować coś mocniejszego niż twoje szpony i pancerz. Ich narzędzia pozostaną te same. Ja zbieram, zmieniam. No, ciekawy jest DHK, który jest oczywiście takim zergiem, jakby to powiedzieć, wolnym, spoza roju, z Zerusa. Dobrze, moi drodzy. Zajrzyjmy jeszcze do Kerrigan, czy to ostatnio jakiś poziom twoja udało nam się. Wzrosła. Obudziłaś w sobie nową kategorię umiejętności. Ładnie. Plaga pomiotów. Ciekawe. Zanim przez Kerrigan... Nieźle. Amok. Szybkość ataku Kerrigan wzrasta. Efektywność. Koszt energii zostaje obniżony. Dobrze, weźmy sobie to, myślę. Plaga pomiotów. To się może nam przydać. Co my tutaj mamy? Wzrost wydobycia z Wespanu. Dobrze, myślę, że tak to na razie zostawimy sobie. Okej. Dobrze, jama ewolucyjna, co my tutaj mamy? Nie mamy żadnej misji ewolucyjnej. I szkoda. Szkoda, bo przydałaby się. No ale dobrze. Okej. Z abaturem też się nie dało pogadać. To więc zajmijmy się misją. Przednia Straż Roju zajęła wejście do laboratorium. W środku czekają hybrydy. Poślijmy je do diabła. Jeśli wykonamy to zadanie, otrzymamy misję ewolucyjną Mutaliska. A więc bardzo, bardzo interesująca sprawa. Dobrze, lecimy dalej. Spieszaj się. Muszę zająć się bitwą. Muszę ostrzec się przed istotą kierującą laboratorium, doktorem Narudem. To pradawny zmiennokształtny, który przez wieki przyjmował wiele twarzy. To on mnie zmienił w to, czym jestem. Więc nie jest Terraninem. Protossem? Nie może być Zergiem, wiedziałabym. Żadnym z nich.
jest sługą pradawnego Xel'Naga, znanego jako Amon. Na Azerusie dowiedziałam się, że Amon nie żyje. Ale jego stworzenie żyje. Narud jest najgroźniejszą istotą, jaką spotkałaś. I będzie tam na ciebie czekał. Jesteśmy w środku. Kerrigan, w tym laboratorium znajduje się rezultat pracy Naruda. Hybryda. To broń ostateczna finalnej wojny. Hybrydy się budzą. Co się z tobą dzieje? Atakuje mnie psionicznie, wysysa moje siły. Nie poddawaj się. Musisz zabić hybrydę, inaczej będzie po nas. Dobrze, moi drodzy, a więc zabawimy się tutaj troszeczkę z hybrydami. Co tu mamy? Wyeliminuj tę hybrydę, zanim cię zabije. Tu jest cholera. Zniszczyć ją! Szybko! Zemsta będzie moja. Dobra, spróbujemy. Nasz podbój trwa dalej. Zróbmy to może tak. Świat. Uderzmy. Dobra, Kerrigan. Kurde, jest mocna cholera. Co tym razem? Spróbujemy uderzyć. Da jest, wybić ją. A, już po niej. Dobra. Hybryda nie żyje, ale będzie ich więcej. Bije wszystko. Nie jesteś tu mile widziana, Kerrigan. Naród. Królowo, w laboratorium uaktywniły się sygnatury psioniczne hybryd. To niedobrze. Mów. Ale Kerrigan przestała być atakowana. Tutaj są cholery. Musimy zabić ich. 7. No dobra. Zobaczymy. Dobra, tworzymy. Potrzebujemy jednostek, potrzebujemy wszystkiego. Musimy tutaj zbudować silną obronę. Zemsta będzie moja. Oczywiście spróbujemy wykorzystać nosicieli roju. Oczywiście do obrony. Nie mam zamiaru bawić się tak, jak się bawiłem poprzednio. A więc wykorzystając nosicieli roju do atakowania. Twoja królowa. O, paskudna jest ta aberracja. Ale spokojnie. Dobra, wy tutaj, koleżanki. Dobra, kurde, cały czas zapominam o tym, że buduję je podwójnie. Okej, zróbmy sobie to, chyba że mamy, czekajcie. A nie, najpierw sobie jeszcze zbudujmy, uruchomy drugie miejsce, gdzie będziemy mogli wydobywać wespan. Okej. Teraz tak. Może w końcu wykorzystamy tutaj karakany. Oddział Dominium zbliża się do skupiska Uli. Nie podoba mi się to. Tutaj. Stwórzmy to. Rozsiejemy bardziej biomasę. Tu przydadzą się zerlingi. Będzie cierpieć. Działać.
Pięknie. Co tym razem? Kurde, słuchajcie, ta zdolność jest naprawdę niezła. Przyatakować tutaj. Nasze jednostki są atakowane. Tak jest. Dobra. Teraz tak. Stwórzmy sobie troszeczkę... Spoko, spoko. Troszkę więcej karakanów. Teraz tak, ty. Wypełnijcie swój cel. Zabijcie wszystkich. Hybryda atakuje cię psionicznie. Musisz ją zabić, inaczej zginiesz. Następna. Co tym razem? 5 minut. Niedobrze. Oj, niedobrze. Musimy stworzyć silne oddziały. Mów. Spokojnie, 5 minut czasu to całkiem sporo. Dobra, stwórzmy sobie to. Stwórzmy sobie też to. Twoja królowa słucha. Tak jest. Zróbmy sobie kolejną królowę. Królową. Dobra. Na razie to, co mamy, musi nam wystarczyć. Więcej karakanów, więcej zerlingów. Tak jest. Unowocześnimy sobie norę hydralisków. Mamy królową i dwa hydraliski na koniec. Zemsta będzie moja. Dobra. Rój podbije. Czas nacierać. Ewolucja zakończona. To jest. Aberracja ruszyła. Nacierać. Tak jest. Nie masz szans. Cholera. Dobra, kolejna hybryda zniszczona. Oła. Dobra, musimy tutaj zainwestować w obronę. Spoko. Niestety zniszczyli mi tu troszeczkę. To i owo, dobra. Myślę, że tak ze 4T. Potrzebujemy więcej wespanu. Dobra, mamy to. Co z tym wespanem, moi drodzy? Możesz tworzyć. Jeśli się zbliżę, będę mogła przejąć nad nim kontrolę. Gdzie? Nie wiem gdzie. Okej. Okay. Wy tu się leczyć. Wy. Musicie wyewoluować. Potrzebujemy całym... Dobra. Wy na razie... Tu się wkopać. Dobra, rój tutaj. Dobra. Dobra nasza. Uwolniono kolejną hybrydę. Trzeba je zniszczyć.
Dobra. Potrzebujemy więcej wespanu. No, wydobywać ten wespan. Dobra, moi drodzy. Trzeba byłoby tam ruszyć. Też nie wiem, czy jesteśmy jeszcze na tyle silni. Dobra, w razie tyle jednostek nam wystarczy. Okej, stłuczmy sobie więcej karakanów. Potrzebujemy więcej wespanu. Kurde, hydraliski, no. Spokojnie. Mamy czas. Dobra, mamy karakany. Tutaj do roju, moi drodzy. Hydraliski także. Myślę, że obrona jest spoko. Dobra, słyszę sobie też jedną królowę. Już czas. Dobra. Naciera się. Odważnie. Też tak sądzę. Śmiało, tylko śmiało. Co tym razem? Tędy tutaj przejdziemy, to jest pytanie. Się. Pożegnaj się z życiem. Nacierać. Mów. Pięknie. Twoja królowa słucha. Odważnie. Zniszczyć to. Hybrydy. Musi być nasza. Jeszcze. Kolejna hybryda nie żyje. A, to jest ten brutalizm. Pożegnaj się z życiem. Dobra, pozbierajmy tutaj wszystko. Co tam? Brutalizm jest mój. Pięknie. Podejdźmy na dół. Tu się chyba coś dzieje niepokojącego. Chyba warto byłoby się temu przyjrzeć. Rój, to ja. Dobra. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Oła, królowę mi rozwalili. Mów. Tak. Co tym razem? Dobra. Odważnie. Pożegnaj się z życiem. Adaptujemy się. Dobra, wy tam możecie nacierać. My z kolei idziemy sobie tutaj. Hybryda zaczęła atakować cię psionicznie. Nie walcz z tym, co nieuniknione. Nie podoba mi się to. Dobra. Stwórzmy sobie tak. Z dwie królowe. Ojej, na serio? Dobra. Nadrządcy już są. Tak. Teraz tak, jedno pytanko. To sobie zbudujmy tutaj. Fajny jest ten brutalisk, ale... O, jest tutaj.
Myślałem, że nie będzie tej miniaturki. No, skurczywiki nie byli w stanie przełamać naszej obrony. Wszak o to chodzi. Tutaj. Koleżanko. Otwórzmy. Dobra, tych aberracji nie będziemy robić. Jakoś nie jestem zachwycony z nich. Co tym razem? Rój, to ja. Pole minerałów wyczerpane. Oj tam. Pożegnaj się z życiem. Adaptujemy się. No i zobaczymy za chwilę. Działać. Już czas. Nie znamy granic. Działać. Twoja królowa. O, przełamać. Nacierać i atakować. Zmiażdżyć wrogów. Roju. Tak. Już czas. Nasz podwój. Musi zniszczyć Hrujnę, zanim jej moc psioniczna cię zabije. Blisko Uli jest atakowane. Na to skurczy gnoje, no. Nasze jednostki są atakowane. Dobra, tutaj rozwalimy za chwilkę tą cholerę. A, bo tu jest jeszcze jeden podjazd. Dobra. Dobra. Już teraz wiem. Rój wypełnił swój cel. To zepsute narzędzie. I nadaje się tylko na złom. No. Ignoruj go. Zdobyliśmy kontrolę nad kolejną częścią laboratorium. Jutro. Zabij dziś. Wykryto następne sygnatury hybryd. Adaptujemy się. Nieładnie. Dobra. Kurde, że też zapomniałem o tym przejściu tutaj. Aż mi smutno z tego powodu. Daję sobie, tylko będziemy mieli drugiego brutaliska. Nerdsk będzie cierpieć. Odważnie. Ta jest. Oba brutaliski zostały przejęte przez Rój. Świetnie. Teraz załatwmy hybrydy. Dobra. My na razie musimy ruszyć tutaj. Zabij dziś. Dobra. Kolega tu. Uwaga! Atakujecie kolejna hybryda. Znowu? Na serio? Aż tak źle? Aż tak mnie nie lubicie? Dobra. A, tu jest. Teraz tam. Ty się przemień. Tak jest. Przygotujmy się na przywitanie skurczywyków. Dobra, kolejne dwie królowe. Potrzebujemy więcej wespanu. Dobra, wkop się tutaj. Kop się tu. Tak jest. No i jesteśmy gotowi do obrony. Tym samym. Nie przejdą skurczybyki, no. Tak, muszą królowe tutaj leczyć nasze oddziały.
stworzmy troszkę zerglingów. Tam nie atakuje? Nie, tam nie atakuje. Cholera jedna. Ale słuchajcie, Brutalis jest piękny. Świetna jednostka. Szkoda, że nie będziemy mogli Brutalisków tworzyć. Już czas. Co tym razem? A jest, rój was zniszczy. Przejdziemy przez tą bazę. Kręga jest w niebezpieczeństwie. Wyeliminuj hybrydę. Spokojnie. Uważnie. Dobra. Odbije wszystko. Działać. Nasz podbój trwa dalej. Minerałów wyczerpane. A, to kurde, one tu robią naprawdę niezłe sztuczki. Ale chyba rozwalona. Będzie cierpieć. Ale oczywiście nie obyło się bez strat. Nie znamy granic. Dobra. Stwórzmy ich trochę. Jednostki się przydadzą. Tak właściwie. Twoja królowa słucha. Dobra. Stwórzmy jeszcze z dwie kolejne królowe roju. I jeszcze troszeczkę tak. Zerlingów. A nacierać, nacierać. Zniszczyć tą bazę Terran. O, jak miło. Roznieść to. Hybryda atakuje cię psionicznie. Znowu. Czujesz, jak ich nienawiść wypełnia twój umysł, Kerrigan? Rój, to ja. Zniszczyć to. Nasze jednostki są. Co tu się dzieje? O, macie sobie dać tutaj radę. No, spoko. Tu jest cholera. Pożegnaj się za życiem. Płyniemy wszystko. Działaj, działaj, nie przestawaj. Oj, poznacie siłę roju. Spokojnie. Tak jest. Zmiażdżyć je. Dobra nasza. Zaskakujesz mnie, ale nie ma dla ciebie nadziei. Kiedy to się skończy, naród? Przyjdę po ciebie. Hehehe. Wykrywamy dwie sygnatury hybryd. Dwie na raz? W pobliżu. Na serio? No, te tutaj. No, dwie ostatnie. Dobra, najpierw jednak... Uleczmy troszkę.
nasze oddziały. Dobra. Tak, leczyć, leczyć. Czyli musielibyśmy tędy uderzyć. No i coś czuję, że tam będzie główna baza Terran. No dobra. Zobaczymy, na co was stać. Otóż musimy się troszeczkę podleczyć. Mów. Już czas. Dobra. Pożegnaj się z życiem. Dobra. Stwórzmy zerglingi. Zerglingi wam się przydadzą. Tam darmowe jednostki się rozpadają. Więcej zerlingów, to jest nasza pierwsza fala uderzeniowa. Pole minerałów wyczerpane. Naród obudził dwie hybrydy naraz. Teraz, Kerrigan, zabij je, ale moratorium będzie nasze. Okej. Uno momento. Zobaczymy. Twoja królowa słucha. Dobra, musimy nasz nacierać. Trwa dalej. Nie ma na co czekać. Podejść tu, na razie. Świat należy do mnie. Tak jest. Okej, tworzymy kolejne oddziały. Już czas. O, ja cię tam. Ja spodziewałem się tutaj bazy. A to są po prostu same hybrydy. Cieszę się, nic szczególnego. Co tym razem? Już załatwione? Szybciutko. Bez problemów jakichkolwiek. Odnieśliśmy zwycięstwo, królowo. Nie wykrywam już sygnatur hybryd na tym poziomie. Niech Rój wypełni niższe poziomy. Zabijcie wszystkich na swojej drodze. Naród coś knuje. Mam zamiar dowiedzieć się, co takiego. No ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra, tam. Te osiągnięcia mnie mało interesują, powiem wam szczerze. Dobrze, w takim razie kontynuujmy. Dotknęłam umysłu Naruda. Wyczułam jego oddanie temu Amonowi. Narud od tysiącleci próbuje wskrzesić swojego pana. Wszystko nabiera sensu. Konflikt protosów z zergami. Hybrydy. To wszystko część planu, żeby sprowadzić Amona z powrotem. Chyba, że go powstrzymamy. Tak jest, moi drodzy. Tak jest, moi drodzy. Dobrze. No cóż, czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia,
Na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.